herbaciane pola Batumi, kawałek od Batumi, zniszczone, stare, niestety za czasów Związku Radzieckiego Gruzini nie dbali, ani Rosjanie też nie dbali o te plantacje herbaty, chcieli szybko, masowo, więc było byle jak. Gruzińska herbata kojarzyła się z tą najgorszą, jaka może być. Do dzisiaj wielu starszych ludzi o tym pamięta i nie chce słyszeć o gruzińskiej herbacie. A w większości taka tylko była w ZSRR. Teraz powolutku próbuje się na nowo zakładać plantacje herbaty. Z nadzieją, że będą bardziej pieczołowicie właściciele dbać o te plantacje. Może z powodu Chińczyków, jak to było w czasach ZSRR, ale że Chińczycy chcieli porządnie, to ich wyrzucili i zaczęli robić po swojemu, więc było typowo radzieckie dziadostwo. Obecnie koło Batumi nie ma za wiele plantacji herbat. Może 5% tego, co było maksymalnie w czasach ZSRR. Jakość na razie też nie jest porywająca, ale któż wie, może będzie lepiej. Pozdrawiam z Gruzji, koło Batumi, nad Morzem Czarnym.